Co zwiedzić na Azorach na wyspie São Miguel? São Miguel, znana również jako Zielona Wyspa, to największa i najpopularniejsza wyspa w archipelagu Azorów. Położona na środku Oceanu Atlantyckiego, około 1300 km od kontynentalnej Portugalii, oferuje turystom bogactwo naturalnych atrakcji i unikalną kulturę. Oto kilka kluczowych informacji o São Miguel. Powierzchnia to 700. 44 km2. Liczba ludności to około 90 tysięcy mieszkańców. Najwyższy szczyt wyspy to Pico da Vare, który osiąga wysokość 1105 m nad poziomem morza. Stolicą wyspy jest Pante del Gade. Co warto zobaczyć? Sete Cidades. Serrado das Freiras, znany również jako Miradouro do Serrado das Freiras, to jeden z najbardziej spektakularnych punktów widokowych na wyspie São Miguel na Azorach. Położony na wysokości 514 metrów nad poziomem morza, oferuje panoramiczne widoki na Lagoa das Sete Cidades, niezwykłą kalderę wulkaniczną z dwoma jeziorami takimi jak Lagoa Azul i Lagoa Vergi. Z platformy widokowej roztaczają się oszałamiające widoki na błyszczące wody jezior, otaczające je zielone wzgórza i malowniczą wioskę Sete Cidades. U podnóża kaldery. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym fotografem, czy po prostu szukasz zapierającego dech w piersiach widoku, Serado Das Freiras z pewnością zrobi na tobie wrażenie. Bardzo blisko wspomnianego punktu widokowego znajduje się kolejne jeziorko z pięknym widokiem, czyli Lagoa de Santiago. Jezioro jest otoczone całkowicie dziką przyrodą. Niedaleko tego miejsca znajduje się inne piękne jezioro. Lagoa do Canario. Tu można zejść do samej tafli jeziora i podejrzeć pływające w nim ryby. Pante Delgade Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest stolica wyspy. Pante Delgade oferuje wiele atrakcji dla turystów, między innymi port. Z portu można wypłynąć na wycieczki morskie po wyspie i na sąsiednie wyspy. Zabytkowe centrum. Spacer po starym mieście to świetny sposób na poznanie historii i kultury Pante Delgade. Ribeira Grande. Miasto zostało założone w 1499 roku i szybko stało się ważnym ośrodkiem handlowym i rolniczym. Przez wieki było również ważnym centrum religijnym, o czym świadczy duża liczba kościołów i klasztorów. Nieopodal miejscowości znajduje się piękny punkt widokowy Miraduro Dari Bejrincha. Wyjeżdżając z miasta kierujemy się do Lago do Fogo. Po drodze znajduje się tu dużo punktów widokowych z widokiem na północną część wyspy takich jak Miraduro da Bela Vista. Tutaj już wkrótce będzie można się odwrócić i obejrzeć piękne jezioro. Lago do Fogo znane również jako jezioro ognia, to jezioro kalderowe położone w centralnej części wyspy São Miguel na Azorach. Znajduje się ono w obrębie masywu wulkanicznego Agua de Pau. W najstarszej kalderze wyspy, która powstała około 15 tysięcy lat temu w wyniku zapadnięcia się stożka wulkanicznego. Jezioro ma powierzchnię 1500 km2, a jego maksymalna głębokość wynosi 31 metrów. Woda w jeziorze jest krystalicznie czysta i ma intensywnie niebieski kolor, co jest spowodowane obecnością minerałów z wulkanicznego podłoża. Jezioro otoczone jest stromymi ścianami kaldery, które wznoszą się na wysokość prawie tysiąca metrów. Ermida de Nouse seniore da Paz, czyli kaplica Matki Boskiej Pokoju, to XVI wieczna kaplica położona na szczycie Monte de Nouse seniore da Paz na wyspie São Miguel na Azorach. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta Vila Franca do Campo, dawnej stolicy wyspy. Zabytek i punkt widokowy. Kaplica jest skromnym budynkiem o białych ścianach i niebieskich drzwiach. Wewnątrz. Znajduje się ołtarz z obrazem Matki Boskiej pokoju. Z kaplicy roztacza się piękny widok na Villefranca do Campo, wybrzeże południowe wyspy. Lagoa das Fernes, znane również jako jezioro Fernes, to kraterowe jezioro położone w parafii Fernes w gminie Powoacao na wyspie São Miguel na Azorach w Portugalii. Jest to największe naturalne jezioro na wyspie, o powierzchni około 9 hektarów i maksymalnej głębokości 9 metrów. Jezioro jest otoczone bujną zielenią, w tym lasami, ogrodami i polami. W jego pobliżu znajdują się Fiume czyli otwory wulkaniczne wydzielające gorące gazy i parę wodną. Kepele de Nouse Seniore das Viturias, znana również jako kaplica Matki Boskiej Zwycięskiej, to niewielka kaplica grobowa położona na południowo-zachodnim brzegu Lagoa das Fernes. Kaplica wyróżnia się unikalnym stylem architektonicznym łączącym elementy neogotyckie i neoromańskie. Zbudowana jest z kamienia wulkanicznego i posiada charakterystyczną sylwetkę z jedną wieżą. Wnętrze kaplicy jest bogato zdobione rzeźbami, malowidłami ściennymi i witrażami. Salto do Rousal to malowniczy wodospad położony w ogrodzie botanicznym Jose do Canto w pobliżu Lagoa das Fernes na wyspie São Miguel na Azorach. Jest to popularny cel turystyczny ze względu na swoje piękno i łatwy dostęp. Szlak do wodospadu. Do Salto do Roussal prowadzi dobrze oznakowany szlak o długości około 1,5 km, który zaczyna się przy głównym wejściu do Ogrodu Botanicznego. Szlak Prowadzi przez lasy, pola i ogrody, a na jego końcu znajduje się punkt widokowy, z którego roztaczają się piękne widoki na wodospad. Trasa jest łatwa do pokonania i nadaje się dla osób w każdym wieku. Wodospad Salto do Rousal ma około 10 metrów wysokości i spada do małego basenu. Woda w basenie jest czysta i chłodna, a otoczenie wodospadu jest bujne i zielone. Fiumerol Lagoa das Fernes znane również jako Calderes das Fernes lub Pola Fumaroliczne Fernes. To rozległy obszar geotermalny położony w pobliżu Lago das Fernes na wyspie Sao Miguel na Azorach. Jest to popularny cel turystyczny ze względu na unikalne zjawiska geotermalne, takie jak fiume gorące źródła i błotne sadzawki. Fiume Roule to otwory wulkaniczne, z których wydobywają się gorące gazy i para wodna. W Lagoa das Fernes znajduje się wiele fumarol, z których wydobywa się różnego rodzaju gazy, w tym dwutlenek siarki, wodór siarczany i dwutlenek węgla. Gazy te nadają temu obszarowi charakterystyczny zapach i tworzą mgłę, która często spowija fumarol. Będąc w pobliżu jeziora, można odwiedzić wieś Fernes, od którego pochodzi nazwa jeziora. Oprócz jeziora, w Fernes znajdują się również gorące źródła. Fumero i ogrody botaniczne. Gorące źródła są bogate w minerały, o których mówi się, że mają właściwości lecznicze. Powło Głównym punktem zainteresowania w powo Kao jest historyczne centrum, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdują się tu liczne kościoły, domy i inne zabytki z XVI wieku. Warto odwiedzić kościół matki boskiej różańcowej, ratusz oraz muzeum miejskie. Miraduro do Porto Sol. To znakomity punkt widokowy na napołudniową stronę wyspy i miejscowość. Powo Cao. Jadąc dalej na wschód wyspy dotrzemy do Miraduro da Pante da Madrugade. Jest to miejsce widokowe, z którego roztacza się i imponujący widok na wschodnią część wyspy. Nordest. Nordest to gmina i miasteczko położone na wschodnim krańcu wyspy Sao Miguel. Kolejnym punktem widokowym wartym uwagi i przystanku jest Miradouro do Tião Domingos. Stąd roztacza się piękny widok na północną część oceanu. Można podziwiać zachodzące słońce i skorzystać z przygotowanych miejsc na tym polecamy wybrać się na obserwacje wielorybów i orek. Jeżeli będziecie mieli szczęście, to zobaczycie w naturalnym środowisku te wspaniałe zwierzęta. Ostatnim punktem widokowym jest Pante dos Mosteiros. Polecamy to miejsce w szczególności, aby podziwiać spektakl zachodzącego słońca i przecudne ogromne fale Oceanu Atlantyckiego. Dziękujemy za oglądanie. Zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia!